A więc Bannerlord. A co gdyby stać się najpotężniejszy, stworzyć królestwo, które przejmie cały świat? Trochę dużo roboty, ale możemy to załatwić. Więc zacznijmy od samego początku. A więc tak, pomysł na to jest dosyć prosty. Wywodzimy się z Vladi i tworzymy rycerza. Tak, super rycerza z glewią, ale to mniejsza. A więc tak jak mówiłem, wybieramy Vladię, tworzymy naszą postać, tworzymy cały herb, wymyślamy jakąś nazwę, imię, klan i zaczynamy od kowalstwa. Kupujemy drewno, przepalamy na węgiel i przepalamy całą broń. Potem wykonujemy z tego lepszą broń, którą następnie sprzedajemy. Kiedy już mamy wystarczająco rozwinięte umiejętności, tworzymy sobie naszą glewię, która będzie bardzo silną bronią. No i dzięki temu zrobimy również bardzo dużo pieniędzy, bo tak jak widzicie, jest to praktycznie warte aż 40 tysięcy, 20 tysięcy za sztukę i możemy za to kupić wreszcie jakieś wyposażenie. Trochę czasu to zajęło, ale wy to widzicie w sekundę. Obrażenia, jak widzicie, ogromne, a jeszcze nie rozwinąłem moich umiejętności, więc czas to zrobić. A przy okazji troszeczkę zdobyć również wpływów oraz poziomu gildii. A więc zaczynamy od turniej. I nie, tym razem nie zginąłem już na początku samego turnieju. Na szczęście walczymy już na start bronią drzewcową, więc troszeczkę umiejętności poleci. No ale dobra, nie ma co tam dużo narzekać. Zdobądźmy pierwsze miejsce, ponieważ jeżeli mamy pierwsze miejsce, dostajemy tam chyba plus 10 czy plus 15% do zdobywanego wpływu, czy tam relacji z innymi członkami, innymi lordami, królami i tym podobne. No, bardzo fajnie się to montowało, fajnie to wygląda, ale szczerze mówiąc, ile czasu ja tutaj spędziłem robiąc te same walki, jeżdżąc. No i oczywiście zdarzały się momenty, gdzie ktoś mnie zaatakował. Na szczęście były to jakieś drobne grupki bandytów, maksymalnie po 15, gdzie wystarczyło tylko i wyłącznie ich wybić. A że nasza glewia biła naprawdę wysokie obrażenia, nie było z tym najmniejszego problemu. Czasem tak się nudziłem, że wchodziłem w grupki po 5 osób i po prostu kręciłem się dookoła i atakowałem. Na szczęście oni też mieli jakichś innych przeciwników, z którymi walczyli i się na mnie nie skupili. No ale dobra. Bitwa bitwą, ale wszystko zostało wygrane. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Piękna sprawa. A więc teraz możemy zacząć rekrutację całej naszej armii. Przede wszystkim łucznicy. Zastanawiałem się nad kusznikami, ale nadal myślę. Łucznicy, większe obrażenia, większy zasięg. Czemu by nie? Piechota z Vladi. No i konnice będziemy produkować tylko i wyłącznie ze szlachciców, czy tam lepiej urodzonych. No to w sumie jest jakaś różnica. No nie wiem, w każdym bądź razie z lepszych tych jednostek Vladi, ponieważ są to najlepsi po prostu konni. Ciężka kawaleria, zawsze na plus. Zaczynamy wojnę z Batanią, ponieważ nie wiem czemu, mają po prostu łuczników i często gęsto nie są rozwinięci na fulla, dlatego jest łatwo z nimi wygrywać. No, a w międzyczasie używałem sobie toporków, którymi nie potrafię strzelać i biłem ludzi od pleców. 558 obrażeń. O, bo jak widzicie, teraz toporek i trafię w tarczę. No, jak zwykle, jak zwykle. Tak jak widzicie, jeden atak wystarczy, żeby ich powalić. Ustawiamy sobie tarczę, znaczy mur tarcz z naszej piechoty, ale na początku łucznicy do przodu. No, i czasem dostajecie takiego głupiego strzała. No, na to trzeba uważać. No, ale dobra, to nie są wyzwania, zacznijmy jakieś większe bitwy, gdzie przeciwnik ma różnicę albo przewagę dwukrotną. A więc wykorzystajmy teren. Przede wszystkim wzniesienie. Nasi łucznicy dzięki temu będą mieli naprawdę daleki zasięg, a przeciwnika nie. Na szczęście przeciwnik bot jest głupi, więc wysyła swoich łuczników do przodu, przez co zostali wystrzelani. Wysyłamy konnicę, żeby troszeczkę rozbiła szeregi piechoty przeciwnika, a następnie wysyłamy naszą piechotę. Najważniejsze, nie klikać tutaj guzika F3, tylko F4. Różnica jest taka, że jak klikniecie F3, robią szarże i rozpraszają się, a jak klikniecie F4, to zostają nadal w tej formacji, co im kazaliście. W moim przypadku ściana tarcz, dzięki czemu nadal stoją blisko siebie i nie robią jakiegoś dużego przejścia. Znaczy dużych dziur między sobą. Tutaj miałem naprawdę już potężną bitwę. Bałem się, że ją przegram, bo różnica dwukrotna, ponad dwukrotna. Dlatego zdecydowałem się przeprowadzić moją konnicę od pleców. Na szczęście przeciwnik był na tyle głupi, że tak jak widzicie już stracił armię, wysyłając tam jakieś części, co łucznicy wybili. No i chciałem wbić tutaj konnicą ładnie na plecy, ale dostałem. Obawiałem się, że będę musiał to powtarzać, ale na szczęście moi zwyciężyli. Straty też nie są duże,
Więc same plusy. W międzyczasie rekrutowaliśmy również jakichś pomocników, tworzyliśmy karawany, kupowaliśmy inne rzeczy, firmy, fabryki, żeby dostawać pieniądze. Kiedy już mieliśmy naprawdę jakąś porządną armię, rozpoczynamy bitwę. Tak jak widzicie, znowu przewaga praktycznie dwukrotna, ale my się nie boimy. Już do tego czasu ulepszyłem sobie praktycznie całą armię, była prawie na fulla, no tylko tak. Tak. Tak to niestety nie może się skończyć, dlatego wyszedłem z gry i zdecydowałem się dołączyć ponownie. Oczywiście nie zapisałem. No i dobra, jeszcze raz. Ustawiamy mur tarcz, łucznicy delikatnie na wzniesieniu i sam zacząłem od wybijania łuczników. Konnice, tak jak widzicie, zadanie było bardzo proste. Mieli pojechać na plecy i zacząć atakować od pleców. Tak jak widzicie, ta piechota trochę mnie przeraziła, szczerze mówiąc. Na szczęście konnica już wjeżdżała i robiła tam one shoty. No i tutaj zrobiłem błąd, bo ponieważ powinienem bardziej rozszerzyć tą armię, bo przez to, no nie mogę ukryć, zostałem troszeczkę otoczony i prawie straciłem całą piechotę. Na szczęście dali sobie jakoś radę, a moja armia już nie była duża, więc wróciłem do oblężenia. Po jakimś czasie, jak już wszyscy się wyleczyli, rozpoczęliśmy oblężenie. Na szczęście miałem dużo kasy. Dlatego staliśmy, obserwowaliśmy, czasem wchodziliśmy tutaj po... Ojej, jak się nazywała wieża oblężnicza? Dokładnie o to mi chodziło. Rzucałem dalej toporkami, a moi szli do przodu i walczyć. No i goniliśmy również przeciwników. Warto też wspomnieć, że co do mojej armii... Albo może to zaraz. Najpierw jeszcze dodam, że stworzyłem własne królestwo. No bo czemu by nie? Jak podbiłem miasto, no to... Proste, że podbijamy. No i tutaj mamy fajny obrazek. Ja jedyny w zbroi, a moi wszyscy towarzysze ubrani. Widać szlachcice, a ja tutaj jako jedyny potężny wojownik. No jak widzicie, mam wojnę z Imperium oraz, znaczy z Imperium miałem później, ale mamy wojnę, mamy bardzo mało jednostek w porównaniu do przeciwnika, dlatego najlepiej wynająć sobie najemników, którzy będą za nas walczyć. Potem ściągamy tych najemników i staramy się podbić jak najwięcej zamków oraz atakować przeciwnika, żeby troszeczkę ich ukrócić. No jak macie kasę, to kupujecie więcej najemników, no bo na początku te różnice są bardzo drastyczne i możecie trochę przez to dostać. Korzystacie z balisty, zabijacie przeciwnika, wchodzicie po drabinie i walczycie z łucznikiem, mając 0 HP, on praktycznie full. A w międzyczasie dzieje się coś takiego. Super. No ale dobra, wygrałem z łucznikiem, jestem z siebie dumny, pomimo że mam 0 HP, lecimy do boju, no i potem dostałem głupiego strzała i położyłem się, no omijając to. Potem nadszedł czas na wielką bitwę. Tutaj testowałem różne formacje konnicy, sprawdzając, czy będzie się to jakoś różniło, ale jeżeli mam być szczery, chyba odnoszę wrażenie, że zmieniając te formacje, oni nawet jeszcze gorzej działali, chociaż ich jedynym zadaniem było wjechanie na plecy i zaatakowanie od pleców. No i w pierwszej kolejności mieli się również zająć łucznikami, żeby ich zacząć wybijać. Ja osobiście skupiłem się również na piechocie i tutaj znowu popełniłem ten sam błąd. Nie rozszerzyłem mojej piechoty, nadal stali w murze i przez to mogli mnie zaatakować. Jedynym plusem, jaki był, że miałem z tyłu naprawdę dużo, ale to dużo łuczników. No i jeszcze dodam, że tyle co z mojej piechoty zostało, to prawie że nic, ale używałem czegoś takiego, że miałem na początku sierżantów z tarczami, a za nimi ustawiałem wolugierów, chyba tak się nazywają. W każdym razie byli zbroją żywcową, dwuręczną, fajnie to działało. W międzyczasie dostałem wojnę, więc trzeba było zadeklarować pokój, no bo proszę was, zaraz przegramy, za dużo na start. Zajmijmy się na początku batanią, więc zdobywamy kolejne zamki, rzucamy siekierkami. No niestety, mają wytrzymałe te tarcze, co mi nie pozwoliło ich pokonać. No i czasem ta glewia, muszę przyznać, że jest trudna do użytku w małych pomieszczeniach. Niezręczna taka. No ale dobra. W międzyczasie, jak zebraliśmy dużo funduszów, mianowaliśmy kolejnych naszych towarzyszów na lordów. Że nie miałem pomysłu, po prostu dałem jakąś odmianę mojej nazwy. No i dobra. Drugą ważną rzeczą było przekupywanie albo przejmowanie cudzych lordów, jarlów na swoją stronę. Masz kasę, dołączaj do mnie, dawaj mi swoje zamki i lecimy od nowa. Nadal korzystałem z najemników, bo są przydatni na początku, bardzo przydatni. A więc dobra, ładuj tą katapultę, trzeba sąsiada, złodzieja wykurzyć stamtąd. No i łogiń. Uwaga! A masz, sąsiedzie. No i dobra, atakujemy znowu. Tutaj coś tą glewią można sobie pomachać. Glewia jest bardzo fajna na koniu, ale tak w starciu
No, powiem wam, że jak jest taki zamęt, nie polecam. Powinienem sobie skraftować albo stworzyć po prostu jeszcze jakiś dodatkowy miecz, może mniejszy, bardziej zręczny byłby w takich momentach. Tak jak widzicie, moje miasto, moje królestwo zaczyna naprawdę rosnąć, dlatego potrzebujemy więcej jarlów. Więc więcej pomocników zmieniamy na jarlów. Czemu na jarlów? To nie są wikingowie, ani kultura nordycka. Lordów, po prostu, chciałem średniowieczne królestwo utworzyć. Za dużo Skyrima. No i znowu, zabieramy czyichś lordów, przejmujemy ich nam w swoją stronę. Musimy im coś dać, niech się cieszy. A w międzyczasie wybuchło powstanie. Powstania nie będziemy akceptować, dlatego też wróciliśmy się zdobyć. Nie brałem nikogo z moich tam towarzyszy, niech oni podbijają, lordowie też. Ja zajmę się tym osobiście. Nie było to dużym problemem, chociaż machanie tą glewią w tak małym pomieszczeniu jest, troszeczkę mówiąc, problematyczne. Na szczęście przeciwnik nie był jakiś trudny, więc szybko poszło. Jeszcze tutaj jakieś niedobitki trzeba było pokonać. Można zawsze w nich porzucać, bo niestety jazda na koniach, a potem nie potraficie szybko biegać, bo macie ciężki pancerz. No ale co poradzić. W momencie, kiedy wygraliśmy, bierzemy przywódców powstania. No i wiecie, co ich czeka. Dokładnie tak, z przywódcami powstania robi się tylko i wyłącznie jedną rzecz. Nie ma, więcej powstań nie będzie. I jeszcze jeden. Właśnie ty. A więc dobra, tak jak widzicie, Batania już strasznie przegrywa. Nasza potęga powoli rośnie, a więc podbijamy tutaj jeden z ostatnich zamków. A może stolic to już nawet było. A, zresztą. W każdym razie chcę to zdobyć. Na szczęście mieliśmy sporo zasobów, więc mogliśmy sobie pozwolić na atakowanie katapultami i osłabianie przeciwnika. A więc pora na potężne i wielkie oblężenie. Tutaj podesłałem troszeczkę swoich jednostek i tak jak widzicie, no nie mogli się przebić moi przez mury. Dlatego zdecydowałem pomóc, ale szczerze mówiąc, nie było to dobrym pomysłem. Na szczęście mam kilku wykwalifikowanych inżynierów, co spowodowało, że uderzali w idealne miejsce katapultami, a to dało mnóstwo zabójstw. Potem wysłałem już tylko i wyłącznie całą moją armię, bo przeciwnik zdecydował się opuścić mury, dzięki czemu moja ilość armii i przewaga liczebna dała mi możliwości na wybicie ich bezproblemowo. O, teraz już zaczęli uciekać, a moi wlewają się tutaj jak mrówki. Piękna sprawa. No i dobra, nie ma uciekania. Nie ma uciekania, ja wam mówię. Potem podbijamy już tylko i wyłącznie do sali tronowej. I wygrana. W sumie to wszystko moi zrobili, bo ja z tą glewią to mogę sobie pomachać i popatrzeć. Potem zdecydowałem się wypowiedzieć wojnę Nordom, czy jak oni się tam nazywają. I zacząć również podbijać ich tereny. Szczerze mówiąc, tutaj już po kilkudziesięciu godzinach grania zaczęło mi się to nudzić. Nie będę ukrywał, trochę jest to nudne, ten Bannerlord, tak na dłuższą skalę. I zaczyna się w pewnym momencie robić bardziej powtarzalny, bo już, jeżeli mam być szczery, sądzę, że wątpię, żeby ktokolwiek miał ze mną szansę. No chyba, żebym wypowiedział wszystkim wojnę i oni byliby w sojuszu na mnie, no to wtedy jest jakakolwiek szansa. Też tak mi się zaczęło nudzić i zacząłem ukatrypiać przeciwnika lordów, przez co zacząłem tracić po prostu relacje z innymi. Samemu też, jak widzicie, sobie ładnie radziłem, po 200 obrażeń, praktycznie każdy zleciał na strzała. No niestety, broń jest długa i tutaj czasami dawała siwe znaki. Ale dobra, damy radę. Tacy odważni? O, zaraz nie będą tacy odważni, bo przybyły moje posiłki i już zaczynają chłopaki uciekać. A więc kolejna sala tronowa. No i kolejny podbój. Można jak najbardziej. No i nie będę ukrywał. Kolejny czas to jest po prostu grindowanie i robienie tego samego, żeby podbić całą mapę. Dlatego rezygnuję z tego. Nie lubię grindu. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a może macie jakieś inne wyzwania, piszcie śmiało i do usłyszenia. Cześć!